Jesteśmy dzisiaj w Fordońskiej Dolinie Śmierci. Przyjechałem tutaj specjalnie dlatego, mimo tej deszczowej pogody, ponieważ wczoraj poszła informacja w internecie, że Biuro Poszukiwań i Ekshumacji z Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęło badania sondażowe na terenie Doliny Śmierci. Jak pamiętacie, 11 sierpnia 2017 roku złożyłem list otwarty, w którym postulowałem rozpoczęcie śledztwa. Tak naprawdę wznowienie, o czym jeszcze wtedy nie wiedziałem, że takie śledztwo już było w 1968 roku. Ta, powiedzmy, walka trwała ponad 8 miesięcy. Udało się doprowadzić do wznowienia tego śledztwa również dzięki mediom lokalnym i Waszej pomocy, naciskom na Instytut Pamięci Narodowej. No i dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że to śledztwo zostało rozpoczęte. Natomiast rozpoczęto je z myślą o poszukiwaniu 1200 ofiar, jak to jest na jednym z pomników właśnie tutaj w Dolinie Śmierci napisane. Skąd się wzięła ta liczba 1200 ofiar? Otóż gdy w 1947 roku ekshumowano lekko ponad 300 osób, czyli dokładnie 309, na terenie 500 m2, to wyliczono, że na pozostałym obszarze, czyli łącznie 2000 m2, bo tyle ma obszar całej Doliny Śmierci, znajduje się pewnie kolejne po 300 osób na każde 500 metrów. I tak to daje nam 1200 osób. Jest to liczba absolutnie szacunkowa i nie można się do niej odnosić jako do żadnego faktu. Tak to liczono propagandowo po prostu po wojnie. Dzisiaj rozmawiałem z panem Michałem Siemińskim z Biura Poszukiwań. Nie pozwolono mi tam zrobić filmu ani zdjęć żadnych na samej górze podczas poszukiwań. Natomiast są to poszukiwania takie punktowe, mniej więcej na metr głębokości w ziemię. Poszukują to ludzie i ochotnicy, i zieleń miejska z Bydgoszczy, nadzorowani właśnie przez IPN. Natomiast szukają wokół pomnika, gdzie kończy się stacja Kalwarii Bydgoskiej, stacja Drogi Krzyżowej, w miejscu, gdzie absolutnie niczego nie znajdą, ale tak wyznaczyła to prokuratura. Rozmawialiśmy na temat filmu, który był nagrany w trakcie ekshumacji, oraz zdjęć. Wskazałem miejsca, gdzie powinno się poszukiwać. Nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie. Pan Michał przekonywał, że postarają się jutro bądź pojutrze wejść na te miejsca, w ten wąwóz, który im wskazałem. Natomiast zobaczymy, czy to nastąpi w ogóle. To tyle. Będę na bieżąco informował Was o postępach w pracach, jak tylko będę coś wiedział więcej. Dziękuję.